Moi drodzy, Patryk z kanału Kameralnie właśnie poszedł zapłacić za benzynę. Ja wam teraz zdradzę, że za chwilę mu coś pokażę. I to będzie dobre. Jak się uda. Chyba się uda. Oglądajcie. Magic of Life. Zrobimy coś, dobra? Bo ja sobie tak pomyślałem, że ty jesteś tak, że nie reagujesz zbyt mocno, a ja spróbuję zrobić coś, żebyś ty po prostu zareagował mocno. Uważaj, bo ja tu prowadzę 40-letni samochód. Mam kawałek kartki, a ty będę do kamery pokazał sobie to, potem obejrzysz, jak nie będziesz wierzył. I ja napiszę na tej kartce coś, ale ja nie chcę, żebyś ty widział. Dobra. I ja pokażę to do kamery, żeby nie było, dobra. Wiesz, dobra. Zobaczysz potem na nagraniu, pokażesz im. Nie patrzę. Złożę to na 4 części. Okay. I musimy to położyć gdzieś w takim miejscu, żeby nie było, że ja to mogę podmienić w jakiś sposób. Gdzie będzie takie miejsce? Włóż. Możesz nawet do tej zapalniczki tam jak włożyłem chcesz. Pod dywanik. Pod dywanik? Tak. Dobrze. Robimy McDonalda, uwaga. Tak. Najdrożej jak miałeś? 60. 60 chyba. I co? Przykro było? Nie. Spoko, daję radę. Cześć, teraz nie możesz patrzeć, co tam jest, nie? Ja nie patrzę, co tam jest, żeby nie było. Dzień dobry. Słychać mnie? Proszę pani, ja bym chciał zamówić to samo, co ten samochód przede mną. Ale nie mówić co? Tylko nie. Tylko nie chcę wiedzieć, co to było, tylko jakby pani podliczyła i mi podała na koniec ceny. Oczywiście. Super, dziękujemy. Dziękuję. Ja zamykam oczy. I ty weź to. Ja zamykam oczy, ty weź cokolwiek to jest do ręki, okej? Okay? Ja. Wiesz co, czekaj, czym zakryć mogę oczy? Nie wiem, dobra, zakryję ten. Rękoma. Rękoma widzę, że mam zamknięte. Albo tak zrobię, widać, że mam zamknięte, nie? Tak. I odwrócę głowę. Dobra. Okej. Okay. A ja po zapachu będę oszukiwał, trochę będę niuchał. Będziesz system oszukiwał? Tak. Dobrze. Mam nadzieję, że coś do picia było. A ty co lubisz pić najbardziej rano? Co ja lubię najbardziej rano pić? No. Wodę. Ja wodę głównie piję. Ale tu wody nie dają. Nie? Nie. A co, a jabłka ty dają, nie wiesz? Pijesz ten? A nie pijesz, nie wiem, co pijesz. Ja piję już to z rana? Kolę piję z rana. Naprawdę? Tak, bo ja jestem w ogóle dziwny, ale bo ja nie piję kawy, wiesz? Ty pijesz kawę? Nie. Potrzebuję kofeiny, wiesz? Ja nie piję kawy. Nie. Ja piję kolę. Dobra. Dobra, to powiedz pani, że pani nie mówiła. Dzień dobry. Kartą, tak. Daję kartą, tak? No. Kartą? Proszę sobie wybrać. Żartuję, haha, pani się śmieje. Dziękuję. A zna pani Y-ka? Taki iluzjonista. A zna pani kameralnie, takie wywiady. Kameralnie też pani nie zna. Pani nas nie zna. A to będzie kawa. Kawa? Cukier do kawki. A, czyli już nie odgadnę, że to była kawa, ale zapach kawy jest zbyt charakterystyczny. Ja nie piję kawy, no to będziemy się ją wziąć. No to nie. Bez cukru. To dziękuję. Kola będzie. Obstałem, że będzie kola. Musi być kola. I to tutaj. Co? Mam kawka. Kawka? Ale jest kola? No jest. Dobra. A może my pani możemy postawić tą kawę? Czy pani sobie po prostu pije kawę tak po prostu? Bo my nie chcemy tej kawy. Nie, czy pani pije kawę w pracy na przykład? Czy ja piję kawę w pracy? No, na przerwie. A, na przerwie. No to nie. No to dziękujemy bardzo. No. Do widzenia. Dobra, jest worek zamknięty. Stańmy na chwilę. Wiem, co czujesz. Ja też to czuję. Dobra, to możesz ty typować, co tam czujesz? Frytki. Frytki, tak. A ile jest tych frytek i jakie? Jedno małe opakowanie frytek. Nie, jest więcej. Jest na pewno duże. Dużo, dużo więcej jest. Dużo więcej niż jedno opakowanie? Jest... są minimum dwa. Minimum dwa opakowania frytek. Czekaj, staję. Minimum dwa opakowania frytek. Dobra, nie otwieraj jeszcze. Czekaj, dobrze, ja nie otwieram. Zgasię silnik tylko. Dużo, tak, dużo frytek jest. Dużo. Ja obstawiam, że są co najmniej dwa opakowania frytek. I wydaje mi się, że są to duże frytki. Ale zanim otworzysz, żeby nie było, że spojrzę, to coś tam jeszcze musi być. Po kwocie wiem, że coś musi być. Tak. Bo kawa, kola i frytki tyle nie kosztują. Tak. Jakaś kanapka, nie? Ty co obstawiasz? Ja obstawiam dwa cheeseburgery. Albo nie. Może być coś w pudełku, obstawiam. Bo dotykałeś. Nie, dotykałem tylko tu. Stoi na nogach. Ja obstawiam, że będzie McWrap. Albo dwa. Nie, jeden. Jeden McWrap. Jeden McWrap. Jeden McWrap? Chyba z wieprzowiną. A to po zapachu. Tak mi się wydaje.
Z wieprzowiną? Nie, z wieprzowiną. A są takie? Tak mi się wydaje, no nie wiem, no ja tak ci mówię, nie wiem, ja nie chodzę często do McDonalda. Bo to jest chyba śniadaniowa opcja, tak mi się wydaje. Chcesz połknąć? To nie... Dwie frytki duże, McWrap. Tak, to jest wszystko, co tam jest. To tyle odczytałem. Zobacz. Mogę otwierać? Możesz, tak, śmiało. Unboxing. Co jest? Oj. Serio? Mówi, że nie pokazujesz emocji. Co tam jest? Są frytki. No to co powiedziałeś jest. Pokaż, nie, bo nie uwierzę. McWrap. Czekaj. Grillowany. I dwa opakowania dużych frytek. Pusta torba. Co tam jest? Keczupy. Weź, bo nie mam co zrobić. Daj mi tę torbę. A, okej, okay, dobrze, dobrze. Weź, bo muszę te frytki. Chcesz zjeść McWrapa? Czekaj, muszę wyjść z podziwu. Dobre to było. Wyjść z podziwu. Zobacz, czy trafiłem się na mięso. Ale to już, jeżeli zrobili to już specjalnego maka z wieprzowiną. Nie, chyba jest z wieprzowiną. Ja się nie znam na mięsach. Rzadko jem w ogóle. Cokolwiek. Możesz mi powiedzieć, jak ty to zgadłeś? Zapach. To jest kurwa wieprzowina. Wieprzowina? Jaja. Tak? Tak. Naprawdę? No tak. Możliwe, jajeczniczka. Tylko. Tylko wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Nie. Pamiętasz, jak dałem ci karteczkę na początku, nie? Tak. Pamiętasz, jaka była kwota? 30 zł. 71 groszy, czy coś takiego? Sprawdź jeszcze na paragonie, potwierdź, żeby nie było. Potrzymaj to. Potrzymam ci. $30, 70 groszy tutaj. Pamiętasz, że zapisałem coś na karteczce, którą... Pamiętam, którą wsadziłem. Ja pokazałem to nawet do kamery i myślę, że twoi widzowie już wcześniej widzieli. Tam jest napisane i teraz. No i co mam to wziąć teraz po tym dywanie? Zobacz, co tam jest napisane. No, jak mogło być inaczej, prawda? No. Smacznego. A ja powiem, że jeżeli wam się podobało, to możecie zobaczyć cały wywiad na kanale kameralnie tej Patryka, tak? Tak. Damy link w karcie informacyjnej po lewej stronie. Musicie tam kliknąć, wejść, obejrzeć. Ciekawe rzeczy mówiłem. Mówiłem o rzeczach, których nie powinienem mówić, więc myślę, że warto. I subskrybujcie, bo będzie tam się dużo więcej rzeczy działo i takich challenge'y. Ja uwielbiam. Uwielbiam te challenge'y. Pozostańcie magiczni. Musisz powiedzieć, pozostańcie magiczni. Pozostańcie magiczni.